Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego rozpocznę od takiej kwestii, która już od czasu chyba najdawniejszych, starożytnych. Biblia również przecież o tym wspomina, a mówię tutaj o broni, jaka była stosowana w tamtych czasach. To miecz, prawda? Występuje on we wszystkich praktycznie imperiach, o których Słowo Boże nam mówi. Jest bardzo charakterystyczny do tego, że oznaczał zawsze przewagę militarną. Otóż nawet, drodzy, w średniowieczu w Europie okazało się, że był to symbol stanu rycerskiego. Był świętością dla rycerzy. Ślubowano wierność na miecz, noszono go przed władcami na znak władzy i sprawiedliwości. Był niezbędny przy koronacji, pasowaniu na rycerza. I w różnych sytuacjach pojawiał się on nawet w czasie zawierania traktatów pokojowych. Otóż traktat pokojowy w nazwie pokój, ale jednak był wymuszony czym? Był wymuszony tym, że przewagę miał ten, który był mocniejszy, prawda? A więc, ale jaki sposób kojarzony był zawsze z mocarstwem, prawda? Z czymś, co miało przewagę militarną. W Słowie Bożym, bo do pierwszego takiego fragmentu, do którego moglibyśmy dzisiaj to odnieść, to słowa, które apostoł Paweł przedstawia nam w 13 rozdziale listu do Rzymian. I gdy otworzymy 13 rozdział, to tam apostoł Paweł skupia naszą myśl na jednej istotnej sprawie i powiada tak. Każdy człowiek, to jest pierwszy wiersz od 13 rozdziału. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy przeciwstawiają się sami na siebie, potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Jeśli źle czynisz, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. W takich słowach apostoł Paweł pokazuje nam, w jaki sposób kwestia władzy, która jest tutaj na ziemi, ma swoje odniesienie również do ustanowienia Bożego. Czytaliśmy, że to jest z woli Boga, że Pan Bóg zezwala na te rzeczy. No bo, drodzy, gdyby nie było władzy, no byłaby anarchia, chaos, prawda? Nie byłoby również i tego, co my czasami odnosimy nieraz w kontekście prawa Bożego i zawsze mówimy, że gdy ludzie mówią niepotrzebne prawo, to my mówimy, o, chwileczkę, ale gdyby prawo nie istniało, prawo cywilne, no to jakby miał istnieć ten świat? Jaki porządek byłby? Stawiamy zawsze takie pytanie i w tym wypadku dostrzegamy sens tego, że podkreślamy zasadność Bożego prawa w życiu naszym, tych regulacji, które są niezbędne i potrzebne, aby nie było chaosu, nie było anarchii w społeczeństwie i jakiś porządek panował. Zatem, drodzy, apostoł Paweł również chce podkreślić tą myśl, że tak jak Pan Jezus oddziela władzę świecką od religii. To jest też przykład Bożego postępowania, prawda? Że Pan Jezus powiedział, oddajcie co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu. Więc nie było jakiegoś łączenia, prawda, religii z państwem. Poza chyba tylko tym, że w Izraelu, gdy Izrael chodził drogami bożymi, no i stosował się do bożych zaleceń, wtedy można było to łączyć, ale łączono to na zasadzie właśnie Bożego doskonałego prawa. W innym przypadku zawsze będzie to jakimś problemem i będzie to prowadziło do pewnych wypaczeń, a równocześnie do nadużyć. I tak, drodzy, zauważamy, że rozdział jest bardzo istotny. Prawda?
Polityka, możemy powiedzieć, idzie swoim torem, swoją drogą. A my, jako ludzie, którzy jesteśmy z jednej strony obywatelami tego państwa, rozumiemy i nie wychylamy się rzeczy, które czy nie też nie próbujemy ingerować w sprawy, na które pewnie i tak dużego wpływu nie mielibyśmy, ale z naszej strony byłoby to przejawem, powiedziałbym raczej nawet czegoś takiego jak sposób na to, że próbujemy wpływać na sprawy, które, o których Słowo Boże mówi, że powinny być oddzielone. Tak, drodzy, też było, gdy Pan Jezus był przesłuchiwany przez Piłata. Zauważmy, chcę zwrócić uwagę na kilka myśli. Takich kilka fragmentów z Pisma dzisiaj przetoczymy sobie, aby zauważyć, co na ten temat mówi nam Słowo Boże. Pierwszy będzie tutaj z tej rozmowy Jezusa z Piłatem z 18 rozdziału Ewangelii Jana i wiersz 35 i 36. Piłat, możemy tutaj kilka myśli podkreślić, Piłat jest namiestnikiem w Judei, prawda? Przyprowadzono Jezusa. I oto czytamy takie słowa. I odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem, naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, co uczyniłeś? A odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Zatem, drodzy, co Jezus tutaj powiedział? Że gdyby Jego królestwo, królestwo, o którym Jezus nauczał, było rzeczywiście tutaj, stąd, no to by Jego ludzie, Jego uczniowie z pewnością by walczyli, ale Pan Jezus nawet się tego ani nie domagał, nie chciał nawet, żeby uczniowie brali udział w jakichś, byśmy powiedzieli, sprawach militarnych. A więc w jasny sposób powiedział, że królestwo moje nie jest stąd. Wskazał na to, że królestwo, które jest zawarte w Słowie Bożym, to jest królestwo wieczne, prawda? To nie jest to przemijające. Piłat jest reprezentantem cesarstwa rzymskiego, a ono jest już któreś w kolejności, prawda, tych królestw, tych imperiów, które istniały od czasów Babilonu, Medopersji, Grecji, Rzymu, ale wiemy, że ten Rzym również kończył się, prawda, nie był wiecznym imperium. Jezus zwrócił uwagę, że jest to królestwo, które jest królestwem innym, nie stąd. Ale, drodzy, powstaje pytanie, czy Piłat był świadomy, z kim rozmawia? Czy Piłat wiedział? Bo mnie to interesuje z uwagi na fakt, że zadaje Jezusowi pytanie, prawda? Co jest ciekawe, że dostrzega w Jezusie kogo? Kogoś, kto jest niewinny, prawda? Nie ma nam jakiejkolwiek z jego strony nawet sugestii, która by wskazywała, że z Jezusem miałby podejść do Jezusa jako do przestępcy. Raczej wydaje świadectwo o nim jak najbardziej pozytywne. Mówi, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Wychodzi do Żydów, mówi, co wy chcecie? On jest niewinny. Ale ten tłum, który napierał niemalże na niego, czy też głośno krzyczał, do tego stopnia, że w pewnym momencie Piłat ugina się pod tym, a przecież jeszcze raz wrócę do tej kwestii, czy Piłat wiedział? Wiedział, przecież drodzy, on był namiestnikiem, musiał wiedzieć, co się dzieje w imperium, prawda? To było raczej, gdyby on nie miał świadomości, co dzieje się w Judei, no to oznaczałoby to jego słabość, że on nie wie, co jest i że będzie musiał przed cesarzem zdawać, bo na pewno musiał zdawać relacje. Więc nieznajomość, nie wiedzieć, co się dzieje, oznaczałoby, że no swoje obowiązki zaniedbuje, ale on ma świadomość tego, że Jezus jest tym, kim był. Czy nie słyszał wcześniej o dokonywanych uzdrowieniach, o nauczaniu, nawet o wskrzeszeniach? Na pewno słyszał, drodzy. Na pewno słyszał również o wskrzeszeniu Łazarza, które musiało być dość głośnym wydarzeniem, ponieważ wiemy, w jakich okolicznościach Łazarz został wzbudzony, prawda? To nie był ktoś, kto tylko umarł co dopiero i Pan Jezus go wzbudza, ale Łazarz już był w grobie, prawda? 3 dni. W związku z tym to były rzeczy nadnaturalne. Zatem
Dobrze wiedział, ale uginając się pod presją, najwyraźniej bojąc się tego, że utracił swoje stanowisko, że będzie miał kłopoty, wydaje Jezusa na ubiczowanie. I to jest, drodzy, coś, co chyba on skalkulował i pomyślał, że jeżeli tak zrobi, to spowoduje co w Izraelu, wśród narodu? No jakieś uczucia w nich wzbudzi, prawda? Jakiś żal, że powiedzą, no dość już, dajmy temu spokój. On jest rzeczywiście niewinny. Ale jak się stało w rzeczywistości? Jeszcze bardziej się zatrzeciwili w tym swoim postępowaniu i jeszcze bardziej domagali się tego, żeby Jezusa wydać na ukrzyżowanie. I teraz ta druga część rozmowy, gdy już Jezus został ubiczowany, niesłusznie, prawda? Ale gdy go Piłat w ten sposób sponiewierał i wydał na ubiczowanie, to mamy kolejny etap rozmowy. Od wiersza 9-19 rozdziału. I wyszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu już odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Oto jest, drodzy, przykład postępowania człowieka, który ma władzę. On mówi do Jezusa, chwileczkę, pomyśl, ty ze mną nie chcesz teraz rozmawiać, ale ja mam władzę. Ja mogę cię wydać teraz na ukrzyżowanie. Miał tą władzę, drodzy? Miał władzę, ale czy to była władza, która była jego ostateczną władzą i nie miał nad sobą już nikogo? Miał jeszcze cesarza. Ale i ta władza, którą on posiadał, była władzą, którą Pan Bóg zezwolił, prawda? Pan Jezus mu to powiedział. Gdyby ci nie było dane mieć tej władzy, byś jej nie miał. Tak jakby mu tu nawet dał do myślenia dużo. Ty dobrze wiesz, kim jestem. Ty znałeś, poznałeś wszystko to, co można było poznać przez czas mojej służby, prawda? Bo o Jezusie było głośno, drodzy. To nie był ktoś nieznany. O nim było dobrze słychać z różnych stron Palestyny. Zatem Piłat dobrze wiedział, kogo ma przed sobą. I igrał sobie trochę z tym, bo był świadomy tego, że naród, jeśli nie usłucha ich, to pójdzie ze skargą do cesarza, a on będzie miał kłopoty, prawda? Że dopuścił do zamieszek, rozruchów. On tego nie chciał. A z drugiej strony miał świadomość, z kim rozmawia, prawda? I dlatego Jezus mu to jasno powiedział, że jeżeli nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry, powiedział mu, ty jesteś zależny również od Boga, od tego, podobnie jak Daniel powiedział przed Nabuchodonozorem, że jest kto na niebie? Jest Bóg, prawda? Że to, co może objawić królowi Daniel, nie mówi od siebie, ale jest Bóg, który ustanawia władzę. On jest tym, który jest nad wszystkim. Zatem, drodzy, zauważmy to, że w jasny sposób możemy zauważyć, że Izrael w tym wypadku posługiwał się władzą w jakim celu? Aby zrealizować swój haniebny cel, prawda? Wydać Jezusa. Nie mogli sami go wydać na ukrzyżowanie, no bo byli pod panowaniem Rzymian. W związku z tym musieli mieć przyzwolenie władzy rzymskiej. I teraz robili wszystko, żeby do tego doprowadzić, prawda? I co oznaczało to, drodzy, że zaczęli korzystać z władzy świeckiej, prawda? Wsparcie mieć u również namiestnika Piłata, ale nie tylko, drodzy, bo gdy Piłat próbował jeszcze przez to ubiczowanie, czy nawet zadał im pytanie, może mogę wam wypuścić, prawda? Był czas, to woleli kogo? Barabasza, największego złoczyńcę w mieście, woleli jego, żeby wypuścić, a Jezusa nie. I wtedy Piłat im powiedział pewną rzecz, która przesądziła już o tym, że naród izraelski definitywnie odrzucił swojego Boga. Jest to zapisane właśnie w tym samym rozdziale 19, wiersz 14 i 15. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6 godziny. 6 godzina w
tamtym czasie to jest godzina południe, godzina 12. I rzekł do Żydów, oto król wasz. A oni zawołali, precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat, króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani, nie mamy króla, tylko cesarza. Nie mamy króla, tylko cesarza. Raz wzgardzili już, prawda? W czasie, gdy nawet dzisiaj to w lekcji, tam chyba wspomnieliśmy też, jak była sytuacja, że Izrael domagał się mieć króla, miał tego króla. Wzgardzili, nawet Samuel, było mu smutno z powodu tego i powiedział mu Pan Bóg, nie tobą wzgardzili, ale mną. I teraz po raz kolejny, ale już teraz o wiele większym wymiarze, gdy Piłat, władza świecka, przypomina im, że to jest wasz król. No, i to powiedział zgodnie z prawdą. To jest król Izraela, prawda? Jezus Chrystus jest królem Izraela. To co oni powiadą? Nie, my nie mamy króla, mamy kogo? Mamy cesarza, drodzy. Jakże to smutne i żałosny był wybór, jakiego dokonali właśnie Izraelici i naród wybrany, prawda? Wybrali taką opcję, której uznali, że mają kogo? Mają cesarza. Jakże później się to odwróciło przeciwko nim. Tak, drodzy, to doprowadziło do tego, że wzgardzili świętym Izraela. Ale drodzy, czy Pan Jezus, jeśli mówimy, bo rozpoczęliśmy to rozważanie od miecza właśnie, od władzy, czy Pan Jezus nosił miecz przypasany do swojego boku? Nie, oczywiście. Ale jedna rzecz powiada, na którą warto zwrócić uwagę. Oto 10 rozdział Ewangelii Mateusza, i wiersz 34 mówi nam o pewnej rzeczy, która nieco jakby była w sprzeczności do tego, o czym mówimy. 34 wiersz. Pan Jezus rozpoczyna to rozważanie od słów i mówi tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. O, jak to jest? To Jezus mówi o sobie jako o kimś, kto nie walczy, prawda? Mówi nawet, że gdyby królestwo moje było stąd, słudzy moi by walczyli, a więc zdobywaliby miecza. Ale królestwo moje nie jest z tego świata. Ale tutaj powiada, że nie przyszedłem przynieść pokój na ziemię, ale miecz. I dalej tłumaczy, co jest tego powodem. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, córkę z jego matką, synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. A więc mówimy tu już o zupełnie innym wymiarze miecza. Nie pokój, ale miecz. To jest konsekwencją tego, co na początku zostało powiedziane, że ustanowię nieprzyjaźń. Dlaczego nieprzyjaźń była ustanowiona na początku? Bo Pan Bóg musiał rozdzielić dobro od zła, prawda? Nie można było w jednym szeregu ustanowić dobra i po tej samej stronie zło, ono musiało zostać rozdzielone. Gdy grzech zaistniał, nie dało się połączyć. Pan Bóg przecież nigdy z grzechem nie zawierał żadnego porozumienia. Zatem faktycznie tutaj jest ten konflikt. Wiele ludzi przecież ma ten problem, prawda, gdy przyjmują prawdę, gdy zaczynają studiować Słowo Boże, a ich domownicy nie. Co wówczas się pojawia? Często są prześladowani, prawda? Nie mają spokoju w domach. Ja jednego brata, on pochodzi tam ze zborów Kalwarii Zebrzydowskiej i zawsze, gdy nieraz tam byłem, to nieraz rozmawialiśmy i on mówi zawsze mi taką rzecz, wiesz, mówi, to jest takie dobre, gdy mówi my jako ludzie, którzy mamy swoje rodziny, możemy wrócić do domu i mamy ten spokój, prawda? Mówi, ja niestety tego nie mam. Wracam do domu i ta atmosfera, chociaż jest sabat, jest w domu niesobotnia. W domu jest włączony telewizor, mówi, który mi przeszkadza. I dlatego to jest ten miecz, prawda, o którym Jezus mówi. Czyli nie ma tego porozumienia, prawda, że wrogami, jak tutaj czytamy, stają się nawet domownicy. I Jezus nawet również powiedział, że gdy On przyjdzie,
to w 24 rozdziale również to, co wynika z Ewangelii, jest podkreślone, że w wierszu 40, 41, 24 rozdziału Mateusza. Wtedy dwie na roli, dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Jezus Chrystus dobrze wiedział i znał serca ludzkie. Znał zamiary swojego ludu. Dobrze wiedział, kto Jego Słowo przyjmuje. I zawsze, drodzy, Słowo Jego było Słowem, które dokonywało rozdziału. Prawda? Już nawet w czasie kuszenia, zauważmy, drodzy, to jest 4 rozdział Mateusza, jest tam Jezus wyraźnie podkreśla jedną rzecz. Gdy jest kuszony, to co mówi? Napisano. W wielu innych miejscach Słowa Bożego czytamy, co mówi Pan, albo jak czytasz. We wszystkich tych jest to coś, co możemy nazwać bronią, prawda? Tym, czym Jezus się bronił. I drodzy, wielu reformatorów również się broniło, jak chociaż na przykład Marcin Luther, który gdy został wezwany, gdy musiał wydać świadectwo o prawdzie, to powiedział to jednoznacznie. Powiedział, udowodnijcie mi na podstawie Słowa Bożego, że źle mówię. Bronią zatem było co? Słowo Boże, które jest właśnie tym mieczem bardzo przenikliwym. Oto, drodzy, można powiedzieć, że to słowo jest rzeczywiście czymś, co przenika do naszego wnętrza. Oto w Izajaszu w rozdziale 49 i wierszu 2, ale to będzie chyba tylko pierwsza część tego tekstu, bo to jest istotą akurat tutaj tego rozważania, że prorok, gdy miał przedstawiać sprawy, to przedstawiał je w jaki sposób, drodzy? Jest to tutaj napisane. 49 rozdział, wiersz 2, pierwsza część tego tekstu. I uczynił moje usta ostrym mieczem. Uczynił moje usta ostrym mieczem. Jakie zadanie miał, drodzy, prorok do wykonania? Na pewno wielu powie, że no miał objawić przyszłość. No bo zazwyczaj proroctwo to jest kwestia przyszłości. Na pewno. Ale przede wszystkim, drodzy, miał objawić wolę Bożą. To było zadanie proroka. Czyli prorok, on nie mówił sam od siebie, prawda? Chyba, że był to fałszywy prorok. Ale jeżeli był to prorok z postanowienia Bożego, to on musiał przedstawić, jaka jest wola Boża. Czy Izraelowi się to podobało, czy nie. Czy przyjmowali to słowo, czy nie. On musiał je powiedzieć, musiał wskazać. To była jedna rzecz. Druga sprawa to była taka, że prorok musiał stać na straży prawdy Bożej. Gdy Izrael odchodził, prawda, to przypominał, no Mojżesz pełnił taką funkcję w Izraelu, jakby nie było na początku, prawda, Pan Bóg przez niego przekazywał te prawdy. Oni odstępowali, odwracali, ale prorok kierował to na właściwą drogę, prawda? Tam, gdzie naród odstępował, gdzie odchylał się od tej drogi, prorok stał na straży prawdy Bożej. Ale drodzy, do czego często prowadziła sytuacja odrzucania daru proroczego, daru proroctwa, bo jest to również dar. Do czego prowadziła? Do tego, że Izrael grzeszył, że Izrael stawał się zatwardziałym, prawda? Lud twardego karku, czyli zatwardziałość serca, przekora, kryzys tożsamości, zdemoralizowana obrzędowość i w końcu kryzys przywództwa. Te wszystkie aspekty, możemy powiedzieć, dotyczyły Izraela, gdy Izrael odrzucał głos proroka, gdy odrzucał proroków. To jest z jednej strony wydaje się prosta rzecz, ale pomyślmy, drodzy, że Izrael czasami był tak zatwardziały w swoim postępowaniu, że odrzucał proroków. I doprowadzało to czasami do czego? Że odrzucając to ostre słowo proroka, które było mieczem, tak jak to jest tu napisane, ostrym mieczem,
Bo prorok musiał powiedzieć to wprost. Gdy miała nastać niewola babilońska, fałszywi prorocy mówili, nic, żadnego zagrożenia nie ma. A prawdziwy prorok co musiał mówić? Chociażby Jeremiasz. Nie spolegajcie na słowach zwodniczych, gdy będą mówić co? Świątynia pańska. Bo oni mówili, mamy świątynię, no to jest możemy być spokojni. Ale gdy oni odrzucali ten głos proroczy, głos nawet, możemy powiedzieć, ostrego miecza, to w konsekwencji jaki miecz był później na nich skierowany? Miecz? Ten inny miecz, prawda? Już nie miecz słowa, tylko miecz na przykład Nabuchodonozora, który wyruszył i który zajął Judeę, prawda? A wcześniej jeszcze północne państwo zajęli Asyryjczycy. A więc odrzucając rady proroków, które mogły być nawet ostrymi słowami. Ale konsekwencją było to, że następstwem był skierowany miecz, czy rezultatem tego był miecz, niestety ten, który doprowadzał ich często do śmierci, prawda? Miecz Babilonii i tych, którzy później zajmowali państwo izraelskie. No właśnie, drodzy, czy taki musiał być rezultat owej sytuacji? Nie musiał być, prawda? Zniszczona Jerozolima, zburzona świątynia. Przecież tak nie miało być. To te słowa, które były wypowiedziane w Księdze Powtórzonego Prawa, wybierz życie albo śmierć, prawda? Pan Bóg im to wyraźnie wskazał. Brał nawet na świadków niebo i ziemię. Powiedział, wybierzcie. Jaki wybór dokonacie? Ja go uszanuję, ale konsekwencją, rezultat tego będzie jakiś, na pewno. I ten rezultat był bardzo opłakany. Zatem, drodzy, dostrzegamy w tym, że Biblia jest mieczem jako Słowo Boże, które może być ostrym, ale z drugiej strony jest pewne to, że nigdy nas nie oszuka. Prawda? Może nam wykazać nasze błędy. Może wykazać, że nasze charaktery są niedoskonałe i to robi. I to zawsze robi. Ale nigdy nas nie oszuka. Wskaże nam obiektywnie tak, jak rzeczywiście, jakimi jesteśmy. To jest Słowo Boże, prawda? Nie możemy się na to obrażać. To, że dotyka to naszych nieraz błędów, naszego charakteru i dotyczy naszych spraw, które nie są jeszcze przed Bogiem uregulowane, to wynika tylko z tego, że dostrzegamy naszą grzeszność. Ale w tym wszystkim, drodzy, możemy być pewni tego, że Biblia nas na pewno nigdy nie oszuka. Oto, drodzy, kolejna myśl, która jest zawarta w Ewangelii Łukasza. I teraz znowu powrócimy do tej kwestii Pana Jezusa, który był w tym czasie, gdy miał być przesłuchiwany. Teraz się trochę cofniemy jakby w czasie do ogrodu Getsemane. I tam mamy pewną myśl, którą przeczytamy. To jest 22 rozdział Ewangelii Łukasza. I wiersz 52 i 53. To jest pojmanie Jezusa, prawda? Gdy Pan Jezus poszedł z uczniami, aby się modlić i wiemy, że wtedy stoczył ten wielki bój, prawda? Gdy wewnętrznie rzeczywiście było to dla Niego wielkim ciężarem, jak będzie musiał podołać temu złożeniu całego ciężaru grzechów na Niego. I oto jest napisane, że wyszli na Jezusa, taka zgraja wyszła licznego tłumu pod dowództwem Judasza. Wyszli, 52 tekst mówi nam, wtedy Jezus rzekł do arcykapłanów, dowódców straży świątynnej, starszych, którzy podeszli do Niego, jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza pora i moc ciemności. I oni wyszli jak na Jezusa? Jakby to był przestępca. Jakby był człowiekiem, którego należy schwytać, pojmać i przedstawić właśnie organom ścigania. A Jezus jest tym, który przynosił raczej pokój. To, że wskazał na miecz, którym jest Słowo Boże, jako to, co rozdziela między dobrem a złem. Ale tam jest, drodzy, jeszcze taki incydent wcześniej przedstawiony, prawda, że
Ewangelie nam sprawozdają, a chodzi konkretnie o Piotra, że Piotr w tym momencie dobywa miecza i uderza w sługę arcykapłana, odcinając mu ucho. Cóż Pan Jezus w tym czasie zrobił? Czy powiedział: tak, dobrze, wspaniale Piotrze, to jest dobra robota, broń mojego królestwa? Czy raczej zganił Piotra? Ktoś by mógł powiedzieć: no tak, bo Jezus jest przecież tym, który nie może w inny sposób postąpić. Ale drodzy, gdyby Pan Jezus zezwolił nawet wtedy, prawda? Bo wyszli na Niego jak tacy, no, zbójcy, dosłownie można powiedzieć. Po kryjomu to robili, prawda? Jezus wyraźnie to stwierdził. Ja bywałem w świątyni, mogliście to zrobić oficjalnie wobec ludzi. Brakło im, byli tchórzami, brakło im odwagi, żeby zrobić to w sposób oficjalny. No i zrobili to w jaki sposób? Pod osłoną nocy. Bo wygodniej im było, prawda, żeby ludzie nie widzieli ich postępowania, które było bardzo, bardzo wątpliwe, prawda? Mówiąc tak zupełnie najdelikatniej. Ale zrobili to pod osłoną nocy. I Jezus mógłby przymknąć oko i powiedzieć: dobrze, niech Piotr to zrobi. Ale jednak Jezus powiedział: nie, schowaj miecz, gdyż wszyscy, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Tak się, drodzy, składa, że chrześcijaństwo, właśnie chrześcijaństwo, przez całe stulecia postępowało w sposób, który wyraźnie wskazuje na to, że słowa, które powiedział Pan Jezus, zostały powtórzone również w Księdze Apokalipsy. Są to jakby jasno przeniesione słowa do czasów późniejszych. To tam jest powiedziane w 13 rozdziale Apokalipsy i wierszu 10 jest napisane, ja może ten fragment przeczytam z Biblii Gdańskiej, bo on tak ładnie brzmi. 13 rozdział Apokalipsy i wiersz 10. Jeśli kto w pojmanie wjedzie, w pojmanie pójdzie. Jeżeli kto mieczem zabije, musi również i on być mieczem zabity. Te słowa nie są, drodzy, przypadkowe, ale właśnie dowodzą tego, że gdyby Jezus miał używać miecza, to by religia musiała być w jaki sposób postrzegana? Jako przymus, prawda? Czyli możemy postawić tutaj kropkę nad i powiedzieć, jakim sposobem chrześcijaństwo przez wieki nawracało, że tak użyję cudzysłów, na wiarę chrześcijańską. Jakiego miecza używało? Miecza? No przemocy, prawda? Używali dosłownego miecza jako nie miecza Słowa Bożego. Jest to wyraźnie powiedziane. Przecież 13 rozdział odnosi nas do czego, drodzy? Do pewnego systemu, pewnej mocy, która prześladowała, która nawet zabijała świętych, prawda? Apostoł Paweł, może sobie nawet przeczytamy, bo przecież warto już w takiej sytuacji odnieść się konkretnie do tego. I w drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł nawet przedstawia, nazywając, w jaki sposób możemy odnieść się do owej mocy, która jest ukazana właśnie w Księdze Daniela, w Księdze Apokalipsy, czy nawet w liście drugim do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, gdzie powiada drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Oto właśnie jest coś, co jeszcze 7 wiersz mówi: tajemnica nieprawości. System, który nawracał również na chrześcijaństwo przy użyciu czego? Miecza tego dosłownego, nie miecza Słowa Bożego. Miecza, w którym zmuszali. Drodzy, nawet i to, że Sienkiewicz w trylogii posługuje się w jednym z tytułów, prawda, ogniem i mieczem, chociaż to już jest nie bezpośrednio czasy średniowiecza, ale już późniejsze, ale jeszcze jest to okres supremacji,
to nie mamy wątpliwości, w jaki sposób nawracano wtedy, prawda? No jeżeli ktoś nie przyjął tych argumentów, to dosłownie nawracano ogniem i mieczem, prawda? Czyli ten sposób, możemy zauważyć, jest sposobem, w którym ludzie, podobnie jak Żydzi, wykorzystują autorytet jaki, drodzy? Władzy świeckiej. Władzy świeckiej, prawda? Żydzi zrobili to, gdy wydali Jezusa Rzymianom, posługując się namiestnikiem Piłatem, którego przycisnęli niemalże do muru, aby wydał Jezusa na śmierć. Przez to byli wzmocnieni na mocnym ramieniu państwa. Ellen White również napisała, drodzy, taką rzecz w książce Nauki z góry błogosławienia. I tutaj jest taka myśl napisana, że tak postępowali współcześni Chrystusowi. Tak postępował Kościół, gdy utracił łaskę Chrystusa. Widząc, że utracił władzę miłości, posługiwał się ramieniem władzy państwowej do narzucenia swych dogmatów i wprowadzenia w życie swych dekretów. Na tym polegała tajemnica wszelkiego religijnego prawodawstwa, jakie kiedykolwiek istniało, i tajemnica wszelkich prześladowań na tle religijnym. Ellen White o tym pisze w książce Nauki z góry błogosławienia. Tak, posługiwanie się czym? Mocnym ramieniem państwa. Nic by nie zrobili Żydzi, prawda? Gdyby nie wsparli się o ramię państwa. Czy w kościele średniowiecznym Kościół by mógł prześladować? Owszem, byłyby to pewnie jakieś prześladowania, ale że mógł wesprzeć się na ramieniu państwa, czynił to bardzo skutecznie, drodzy, prawda? I to łącznie z tym, że wysyłał ludzi na stos. Zatem, drodzy, dostrzegamy, że miecz jest owszem ostry, ale to jest miecz Słowa Bożego, prawda? Miecz, o którym Biblia nam wyraźnie mówi w liście do Hebrajczyków. Gdy przeczytamy list do Hebrajczyków, tam jest 4 rozdział tego listu, to jest wyraźnie napisane, w jaki sposób właśnie działa miecz Słowa Bożego. 4 rozdział i wiersz 12 powiada tak. Bo Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów, szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Taki jest właśnie przykład działania Słowa Bożego. Czyli miecz, który dokonuje zmiany, ale naszego wnętrza, prawda? Dokonuje zmiany naszych charakterów. Dokonuje zmiany tego, jakimi byliśmy kiedyś, a jakimi możemy być dzięki łasce Bożej. Ale nie jest to nigdy presja i przymus. I dlatego też Jezus musiał Piotrowi powiedzieć, schowaj ten miecz, bo gdyby na to przyzwolił, przyzwoliłby na to, żeby nawracać siłą, prawda? Dlatego też, drodzy, tak sobie pomyślałem też, gdy nieraz mówi się o chrzcie Polski na przykład, prawda, bo Polska szczyci się tym, że przyjęła chrzest, stała się państwem chrześcijańskim. Wyobraźmy sobie, jak to może funkcjonować, gdybyśmy tak w naszym rozumieniu biblijnym powiedzieli, nie wiem, ochrzcimy Wisłę albo ochrzcimy powiat cieszyński. No jakby to miało wyglądać, prawda? Narzucamy im coś? No, to by było narzucenie religii, prawda? To nie byłoby przyjęcie, że człowiek przystępuje do chrztu, bo chrzest, rozumiemy jego znaczenie i rozumiemy, że to nie może być przymuszone, tylko to musi być z własnej woli, prawda? Żaden katechumen nie stanie tu na tym miejscu, jeśli by miał być do tego zaciągnięty siłą. On musi to zrobić z własnego przekonania, prawda? Nikt go do tego nie może zmusić. Dlatego gdy mówi się o chrzcie, to bardziej widzimy, że ten chrzest był zrobiony ze względów typowo politycznych, prawda? Żeby Polska mogła liczyć się na arenie międzynarodowej, nie będąc już krajem pogańskim, który kojarzony był może w zachodniej Europie bardziej jako zacofany. Ale to były względy niezwiązane właśnie z podejściem do religii na zasadzie wolności, sumienia i wyznawania że tejże religii, prawda? Gdyż Biblia daje człowiekowi pełną wolność i daje możliwość wyboru. Oczywiście grzech pociąga za sobą konsekwencje, żyjemy w świecie grzesznym, ale Pan Bóg jednak szanuje nasz wybór. Zatem ta tajemnica nieprawości, o której czytaliśmy, nie dawała nigdy wyboru, prawda? Jest to tylko pycha, wyniosłość,
coś, co przeciwstawia się charakterowi Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć o tych zuchwałych, bluźnierczych słowach z Księgi Daniela z rozdziału 7, 25 wiersza. Również o zmianie przykazań. No któż mógł zmienić przykazania? Przecież przykazania są niezmienne. Ten, kto uznaje siebie za autorytet, prawda, zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga, tak? Podając się za Boga. Tak więc Jezus i apostołowie dawali tego przykład, że nigdy nie nawracali ludzi i nie zmuszali ich, i cały zbór apostolski to był czas, gdy bardzo dużo ludzi przychodziło do poznania prawdy, ale nikt nie był zmuszany, nikogo nie wywierano presji. Możemy powiedzieć, że używali miecza, ale miecza Słowa Bożego. Zatem, drodzy, zmuszanie będzie zawsze związane z działaniem mocy złych, prawda? Tych, które dążą do tego, żeby człowieka zmusić, zmanipulować. I tak możemy powiedzieć, drodzy, że to prowadzi ludzi do tego, że gdy człowiek w swoim życiu odrzuca wpływ Ducha Świętego, prawda? Odrzuca wpływ daru, jaki daje nam również dar proroctwa, to prowadzi nas to do czego? Do zatwardziałości i do tego, że człowiek odwraca się od Boga. W Apokalipsie. Tam właśnie jest, drodzy, pewna myśl zawarta w drugim rozdziale, ponieważ te siedem zborów, które są tutaj przedstawione, to siedem okresów, prawda? Siedem okresów chrześcijaństwa. I jest bardzo ciekawa jedna rzecz, że czas zboru apostolskiego to jest czas zboru efeskiego, tego zboru również, który jest ukazany jako dosłowny zbór apostolski, ale który również symbolizował ten czas właśnie tego okresu pierwszego wieku, gdy ludzie zwracali się ku prawdzie Słowa Bożego i dzięki mocy Ducha Świętego wiele ludzi się wtedy szczerych nawracało, prawda? On chociaż był zborem, który tracił tą pierwotną miłość, jednak jeszcze wyżywał te zdrowe nauki. Później mamy czas zboru Smyrnie, to jest okres prześladowań przez Rzym, jeszcze ten starożytny Rzym pogański. Ale list zboru w Pergamie, zauważmy, w jakich słowach się, drodzy, rozpoczyna. Jest napisane tak, to jest drugi rozdział od wiersza 12. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Nie jest to zdumiewające? Że właśnie do zboru, który określany jest jako zbór Pergamie, czyli zbór, którym następował kompromis, prawda? To był czas, gdy pogaństwo, możemy powiedzieć tak, cesarstwo rzymskie upadało już, to był już schyłek cesarstwa rzymskiego i w tym momencie, gdy na przykład Konstantyn uważał, że można w jakiś sposób, on jest uznawany za kogo? Za kogoś, kto się nawrócił na chrześcijaństwo, prawda? Ale on się nie tyle nawrócił, co wprowadził do chrześcijaństwa pogaństwo, prawda? I ochrzcił to pogaństwo, tak? Tak można powiedzieć, wprowadzając do tego chrześcijaństwa właśnie pogaństwo. Dlatego też jest tutaj przedstawione, że to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. I dalej powiada tak, w wierszu 16. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. To okres właśnie kompromisu, odejścia od czystej, pierwotnej nauki, apostolskiej, nauki, którą Jezus Chrystus im zostawił. Spowodował to, że ludzie w tym okresie właśnie odchodząc, utracili czystą prawdę, wspierając się już na ramieniu władzy państwowej. Ale to spowodowało, że skierował się dla nich miecz Słowa Bożego, prawda? Czyli poselstwo było kierowane również. Ostrzeżenie Pan Bóg dawał. Ono zostało później odrzucone. Gdy nastały wieki średniowiecza, to coraz bardziej odwracano się od Boga w taki sposób, że w zasadzie religia chrześcijańska stała się religią narzuconą, religią, w której są tylko, możemy powiedzieć, sprawy połączone, jakby pomieszane, prawda, prawda z fałszem.
to powoduje ogromny, ogromny chaos w tej religii. Nie ma w tym spójności. Zatem Biblia, drodzy, jest wspaniałym dla nas darem. Darem, którym Pan Bóg objawia się poprzez głos proroczy, przez głos natchnienia. Dlatego też jest to w szczególny sposób ukazane, że szatan ma na uwadze to i skierował wielki atak, jak czytamy w 12 rozdziale i wierszu 17 w Apokalipsie, że zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, by podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. To jest istotą sprawy. Że właśnie ci ludzie trwają przy czym? Przy Bożym prawie, niezmiennym prawie Bożym. I trwają przy świadectwie proroków. To jest właśnie ta kwestia. Dlatego w książce Wielki Bój mamy ciekawy cytat, drodzy. To jest tytuł tego rozdziału Sidła Szatana. Zaczyna się on takimi słowami. Wielki bój między Chrystusem a szatanem, który trwa już prawie 6000 lat, wkrótce ma się skończyć. Z tego powodu szatan podwaja swoje wysiłki, aby zniszczyć dzieło prowadzone przez Chrystusa w celu zbawienia człowieka, a tego uwięzić w swych sidłach, celem do którego szatan dąży, jest utrzymanie ludzi w ciemności i w niepokutującym stanie aż do czasu, kiedy skończy się pośrednicza służba Jezusa Chrystusa i nie będzie już ofiary za grzech. A więc szatan robi wszystko, prawda, aby ludzi odwrócić od Słowa Bożego. Wskazuje, że ono jest może zbyt ostre, może zbyt nieraz wiele nam wykazuje, prawda. Kościół chrześcijański dzisiaj na wiele rzeczy złych w ogóle nie zwraca uwagi. No one akceptuje, prawda? Człowiek może wszystko robić i nie ma i nic złego w tym nikt nie dostrzega. Ale tu jest dane nam ostrzeżenie, że to dzieło, które zmierza do końca, prawda? Dzieło zbawienia człowieka. To szatan stara się prowadzić ludzi i utrzymywać w stanie ciemności, w stanie niepokutującym, aż do jakiego czasu? Tam jest to ładnie podkreślone. Do końca czasu łaski, prawda? Czyli nie do przyjścia Jezusa, bo ktoś może powiedzieć do przyjścia Jezusa. Nie, bo zanim Pan Jezus przyjdzie, czas łaski się skończy. Służba orędownicza się skończy. A gdy ona się skończy, wtedy los wszystkich będzie rozstrzygnięty. I dlatego też możemy być Bogu wdzięczni, że chociaż Słowo Boże jest jak miecz, który przenika nasze dusze, to jest to obiektywne i jest to coś, co nas może prowadzić do tej wspaniałej chwały, która jest nam obiecana i jest dla nas to wspaniała obietnica, że Pan Bóg nie chce z nas zrezygnować, ale chce nas mieć wszystkich takich, jakich nas stworzył, abyśmy mogli stanąć przed Jego obliczem jako ci, których powołał do wieczności. Amen.